Po ostatnim paździerzu odchorowaliśmy swoje i z jednego obłędu wskakujemy w drugi. Doctor Strange 2. I tutaj od razu mówimy, że jak zwykle, jeżeli nie jest zaznaczone w tytule recenzji, że jest ze spoilerami, to oznacza, że jest bez spoilerów i będziemy tutaj omawiać jak najmniej z fabuły tego filmu, ponieważ uważam, że zwiastuny przede wszystkim nie mówią nic o głównym konflikcie w tym filmie, więc nie będziemy go tykać. Także jeżeli chcecie iść w ten weekend do kina albo za czas jakiś, to spokojnie możecie sobie obejrzeć ten materiał. Podczas recenzowania ostatnich filmów Marvela któreś z nas rzuciło takie hasło, że czujemy już lekki przesyt tą marvelszczyzną, powiedzmy. Potrzebujemy czegoś świeżego, jakiegoś takiego bakcyla, który sprawi, że wsiąkniemy na nowo. I tutaj wjeżdża, proszę bardzo, Sam Raimi, który zrobił już rzeczy związane z komiksami, które nie należą co prawda, chociaż... Już trochę tak. No dobra, umówmy się, że na tym etapie należą do MCU. Ale kiedy ogłoszono, że właśnie Sam Raimi obejmie stery nad nowym Doktorem Strange'em, to prawdę mówiąc pojawił się u mnie nad głową taki wielki znak zapytania, co też z tego wyjdzie i czy Sam Raimi nie utonie właśnie w tej marvelszczyźnie, jak to już określiłem, czy będzie ten jego charakterystyczny styl gdzieś tutaj widoczny? Bez obaw jest widoczny. To znaczy bez obaw dla tych, którzy na to czekali. I tutaj chciałabym poruszyć bardzo ważną kwestię na początku. Jeżeli na przykład chodzicie do kina na Marvele ze swoimi dziećmi albo młodszym rodzeństwem, to nad tym filmem się chwilę zastanówcie. Bo w nim jest bardzo dużo motywów horrorowych, które chwilami to nie wiem w ogóle, jak przeszły przez tę kategorię wiekową. Bo jasne, nie widzimy tutaj bezpośrednio na ekranie jakiegoś morza krwi, hektolitrów krwi czy odrywanych kończyn, ale są tutaj pewne rzeczy, które są mocno sugerowane. Gdzieś na przykład mamy jakieś lekkie rozmycie, wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło tak w danej scenie, ale nie pokazuje nam się tego wprost, natomiast film sam w sobie faktycznie jest dosyć obrazowy i brutalny. Nie wiem, czy nazwałabym go brutalnym, ale faktycznie jest obrazowy, jest bardzo niepokojący chwilami, ma obrazki nasuwające na myśl bardzo klasyczne horrory nawet. Mhm. I na całe szczęście, bo mnie się to w tym filmie najbardziej podobało i miałam tylko takie Sony, popatrz jak to się powinno robić. Venomy, Morbiusy. No właśnie, ale dobrze, że to zaznaczyłaś, bo cała ta gonitwa między światami, te multiversa i tak dalej nie przynoszą chyba aż takiej radochy, jak te wszystkie zabiegi formalne i te jakieś wycieczki gatunkowe, które tutaj Raimi proponuje. Ja myślę, że to zależy komu, bo ja wiem, że nam bardziej się podobały te motywy, które są bardzo gatunkowe, ale wydaje mi się, że dla kogoś, kto na przykład nie oglądał ostatnio Wszystko Wszędzie Naraz, to może te zabawy z multiversami będą właśnie bardziej tym, co przynosi im radochę, więc to zależy, czego oczekujecie. Tak, ale ten styl przebija się przede wszystkim ze względu na operatorkę, bo mamy tutaj dużo bardzo takich nieoczywistych ujęć, nieoczywistych kątów, nieoczywistych ruchów, które wyraźnie nasuwają skojarzenia z takimi rzeczami jak na przykład Martwe Zło. Nawet są tutaj takie motywy, które się powtarzają, typu zbliżenia i wejście w oko. Tak, 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 tak. I to nadaje pewien rytm tej opowieści, nawet jeżeli chwilami jesteśmy wytrącani poprzez taki jednak dalej trochę cheesy humor, to jest właśnie to, taka droga, której ja oczekuję od Marvela teraz, żeby robić rzeczy, które mogą być odrobinę albo kontrowersyjne, albo trochę ryzykowne, ale żeby zdać sobie też sprawę z tego, że trochę dorasta jednak publiczność i może oczekiwać czegoś więcej. Tak, ale myślę, że i tak największy sukces tego filmu to jest to, że on jednocześnie jest bardzo w MCU. On jest cały czas łącznikiem pomiędzy różnymi historiami, dobrze się wpasowuje jakby w to, co zostało już utworzone, a jednocześnie jest na tyle unikalny, że nie mamy takiego poczucia powtórki z rozrywki. Tak, i absolutnie on nie istnieje w próżni. Tak. I łączy się ze wszystkim, co znamy do tej pory. Nawet z rzeczami, których teoretycznie nie powinniśmy znać, przynajmniej w tym kraju. To chyba wiecie ze zwiastunów, że jedną z głównych bohaterek tego filmu jest Wanda. Jej motywacja co do tego, co robi w tym filmie, jest dosyć istotna, ale
o niej nie do końca się w tym filmie opowiada, my powinniśmy to wiedzieć z WandaVision. No i no niestety, jeżeli nie korzystamy z żadnych VPN-ów czy z jakichś pirackich źródeł, no to nie mieliśmy okazji zaznajomić się z tymi rzeczami. I faktycznie jakiś taki emocjonalny kręgosłup był zbudowany w WandaVision. Natomiast ten film w taki bardzo jasny i klarowny sposób informuje nas o tym, na jakim etapie jesteśmy, co się z tą postacią wydarzyło, co sprawia, że podejmuje takie, a nie inne decyzje w trakcie tego filmu. Tak, i ja jak najbardziej uważam, że ten film można z pełnym zrozumieniem i ze świetną zabawą obejrzeć, jeżeli nie widziało się tamtego serialu, ale jeżeli potrzebujecie trochę więcej tego bagażu emocjonalnego i takiej podbudowy psychologicznej, to jednak powinno się obejrzeć po. To jednak i tamten serial jest niezbędny. Trochę jestem zła na tę kolej rzeczy. Jeżeli chodzi o główny trzon tego filmu, to Doktor Strange, nękany przez koszmary, trafia na pewną dziewczynę, której postanawia pomóc. Wchodzi tutaj temat multiversum, sprawa jest na tyle skomplikowana, że Strange udaje się po pomoc do Wandy. No i tutaj wychodzi właśnie taki, powiedzmy, konflikt pomiędzy tymi dwiema postaciami, i jeżeli chodzi o ich podejście do całej sprawy. No i wiecie, mamy z jednej strony jednostkę wielokrotnie straumatyzowaną, z drugiej strony Control Freaka. Oni mają gigantyczne supermoce, a jak już wszyscy doskonale wiemy, Stephen Strange niekoniecznie podejmuje najbardziej racjonalne decyzje w tym uniwersum. Tak, po Spider-Manie wciąż nie uważam, że zrobił dobrze. Au. No i w zasadzie dalsza część tej historii to jest skakanie pomiędzy różnymi światami, żeby uporać się z problemem, który powstał. No i tutaj już głębiej wchodzić nie będziemy, bo już i tak stąpamy po cienkim lodzie, nie chcemy nikomu psuć zabawy. No bo właśnie, fabuła tego filmu jest taka dosyć, powiedziałbym, prosta, jasna i klarowna, tylko także skomplikowana przez te wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła. Bo skaczemy między światami, temat multiversum daje tutaj takie pole do popisu. Tyle rzeczy można tutaj wrzucić do tego filmu i nie czuje się jakiegoś takiego niesamowitego chaosu w związku z tym. Chociaż uważam, że nie korzysta się tutaj z najbardziej takich odpałowych rzeczy, że mimo to, że jest szaleństwo, to jednak ono jest jakoś trzymane w ryzach, żeby nie odlecieć aż za daleko i zbyt abstrakcyjnie. I wydaje mi się, że to akurat też jest na plus dla tego filmu, przynajmniej dla historii, która się w nim rozgrywa. Uważam też, że udało się to, co w wielu filmach MCU ostatnio udawało się średnio, albo tylko w niektórych przypadkach. Mamy bardzo dobrą chemię pomiędzy bohaterami. Tak. I to zarówno tymi, którzy są przeciwko sobie, jak i tymi, którzy są, powiedzmy, w jakiejś drużynie. Tak. Myślę, że największy ciężar emocjonalny to tutaj spoczywał mimo wszystko na barkach Elizabeth Olsen. Która... Bardzo dobre jest partnerowanie też między Cumberbatchem i dziewczyną, która gra Amerykę, i to wszystko działa. Oczywiście ci bohaterowie, którzy do tej pory działali ze sobą, czyli Strange i Wong, również znowu mają tutaj team up i jest zabawnie, i jest trochę wbijanie szpileczki. Czyli tak wszystko jak... to, co działało do tej pory. I właśnie, pomimo tego całego szaleństwa, tego całego obłędu, którym się film reklamuje, no to cały czas jesteśmy jednak mimo wszystko na tym bezpiecznym terenie. Są to wciąż rzeczy, do których nas już przyzwyczajono, ale z drobnym twistem, z drobnymi zmianami, których być może byśmy się po tym filmie nie spodziewali. I które mogą zmieniać konteksty pewnych rzeczy. Wszystko to po prostu jakoś tak ze sobą gra, mimo że składa się z elementów teoretycznie chwilami nieprzystających do siebie, właśnie przez to, że skaczemy pomiędzy różnymi światami, w związku z czym też w różnych miejscach dominuje różna estetyka. I bardzo ciekawe jest także to, że na przykład muzyka jest wyjątkowo charakterystyczna, odpowiada za nią Danny Elfman. Często jest tak z filmami MCU, że wszystkie te rzeczy się zlewają gdzieś tam w jedno, a tutaj faktycznie mamy motyw, podczas którego tam Wanda, powiedzmy, medytuje, tak dajmy na to, żeby nie zdradzać zbyt wiele, albo potem pewną bitwę muzyczną. Uwielbiam tę scenę. I to faktycznie jest scena, w której muzyka odgrywa ogromną rolę. I była też na pewno swego rodzaju wyzwaniem dla kompozytora, bo żeby to oddać w jakiś sposób muzycznie, także to, co dzieje się na ekranie. To jest scena akcyjna. I tutaj już nie wchodzimy bardziej. Ja myślę, że najbardziej jestem zaskoczony tym, w jak bardzo organiczny sposób łączy się właśnie wizja reżysera z tym, co MCU już ustanowiło wcześniej. To znaczy, faktycznie jest to odświeżające i angażujące, bo ten film mknie na złamanie karku. On ma dosłownie trzy może takie mniejsze przystanki, ale tak to cały czas coś się dzieje pod kątem akcyjnym. A mimo to właśnie w tej formie akcyjnej udaje się nie dość zarysować bohaterów, ich konflikt wewnętrzny także, ale także konflikt między konkretnymi postaciami, no to faktycznie
właśnie także pozwala się tym bohaterom w jakimś sensie rozwijać na przestrzeni filmu i film kończy się w takim momencie, że faktycznie coś się zmienia w tym świecie, to znaczy tak. Nie jest to film taki, który okej, mamy wydarzenie, ale tak naprawdę mogłoby tego filmu nie być, tylko gdzieś faktycznie ta historia prowadzi. I nawet jeżeli gdzieś tam są takie sceny, w których ta fabuła stopuje, nawet jeżeli gdzieś tam mam jakiś problem, powiedzmy, z jakimś pojedynczym dialogiem, z jakąś pojedynczą sytuacją. Bo tutaj zdarzają się takie momenty, że bohaterowie mówią o te dwa zdania za dużo, które nam nie są do niczego potrzebne. Tak, albo dostajemy ze dwie, trzy scenki za dużo, które też nie są potrzebne, ale gdzieś tam jeszcze bardziej kolorują ten świat. Ale przy tym wszystkim, ze względu na to, jaką ten film przyjął ostatecznie formę, no to jest też tak, że nawet jeżeli gdzieś tam faktycznie zazgrzyta nam coś, powiedzmy, to jest cały czas ten element, że hej, a co pokażą mi twórcy w kolejnej scenie? Bo ten film jest zbudowany z takiego właśnie hej, a zobacz teraz. Więc ta kreatywność także napędza to, że chcemy oglądać dalej i nawet jeżeli ta fabuła nie jest jakaś super rozbudowana, super napisana, to wciąż jest angażująca. Poza tym, no też serwuje się nam ze względu na temat tego filmu całkiem sporo niespodzianek, o których oczywiście mówić nie będziemy. Ale pewnie jedna... części się domyślacie, bo też były wskazówki co do tego w zwiastunach, ale jedna niespodzianka. Mi zrobiła ten seans i ja jestem... Bardzo się cieszymy, pan Marvel. No i słuchajcie, to tyle. Nie ma sensu rozgrzebywać bardziej, bo faktycznie musielibyśmy już jakiś materiał spoilerowy przygotować albo tutaj się rozgadać bardziej. Natomiast chcieliśmy się z wami podzielić takimi pierwszymi wrażeniami faktycznie, jaki ten film jest i czy warto się na niego przejść do kina. Moim zdaniem jak najbardziej tak. Szczególnie jeżeli jesteście fanami twórczości Sama Raimiego. Ja jestem naprawdę zadowolona. Nie uważam, że to jest idealny film, bo... Trudno jest znaleźć idealny film, ale jest to na pewno coś w dobrą stronę, w moją stronę. Ja bym chciała, żeby było więcej zabawy gatunkowej w MCU. Tak. I to jest bardzo dobry przykład na to, że to się może udać. Oczywiście, jeżeli wy film już widzieliście i chcecie się podzielić waszymi wrażeniami w komentarzach, to bardzo proszę, pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie napisać o kimś, kto się w tym filmie pojawia, albo o tym, o czym faktycznie jest ten konflikt, to oznaczajcie spoilery bardzo, bardzo wyraźnie, bo sądzę, że szczególnie przy tym filmie nawet takie drobne szczegóły mogą sprawić, że komuś odbierzecie część frajdy z seansu. Tak, z tego odkrywania. No więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.